Dzisiaj będzie m.in. o tym, że sztuczna inteligencja nie lubi dobrze wypozycjonowanych stron, a tryb incognito nie jest tak naprawdę incognito. Powiemy też o dużej zmianie, która już niebawem czeka nasze klawiatury. Ale najpierw zajmijmy się tym, kto ostatnio spowolnił YouTube. Apel do wszystkich użytkowników Adblocka. Google celowo spowalnia działania YouTube'a. Chcą nas zmusić do oglądania reklam. Chcą programować nasze myślenie, zmuszać do kupowania tych wszystkich rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Nie możemy dać im wybrać. Dobra, foliowe czapki z głów. YouTube rzeczywiście zaczął ostatnio zamulać użytkownikom Adblocka. Zacinał się tak, że nie dało się go oglądać. Internet od razu wytypował głównego podejrzanego – Google. Zła korporacja, która od jakiegoś czasu ostro walczy z programami do blokowania reklam. Motyw się spina, ale tym razem internetowi detektywi się mylili. It's never the person you most suspect. Prawdziwym winowajcą okazał się sam Adblock. Dokładniej mówiąc, aktualizacja, która spowodowała spadek jego wydajności. Zwrot akcji jak w dobrym kryminale. Problem został już naprawiony, teorie spiskowe obalone, możemy się rozejść. A może chcą, żebyśmy tak myśleli? Google zaktualizowało tekst ostrzeżenia, jaki pojawiał się po rozpoczęciu korzystania z trybu incognito. Dlaczego? Z tego samego powodu, dla którego ostrzeżenia zamieszczają wszystkie amerykańskie korporacje. Bo zostali pozwani. Zmiana jest efektem ugody w sprawie o nielegalne śledzenie aktywności użytkowników, nawet po aktywowaniu przez nich trybu incognito. Wcześniej komunikat wyglądał w ten sposób, a tak wygląda teraz. Nowa wersja bardziej podkreśla fakt, że dane zbierane są tak samo jak przy normalnym przeglądaniu, a Google zawsze widzi, co oglądasz. Mamy to samo postanowienie noworoczne co Google. Koniec z ciasteczkami. A skądże znowu? Google rozpoczęło blokowanie third-party cookies w przeglądarce Chrome. Póki co funkcją Tracking Protection objęto 1% użytkowników, a to jakieś 30 milionów osób. 100% ma pyknąć do końca trzeciego kwartału tego roku. Niektóre serwisy i usługi mogą odroczyć blokadę śledzenia do 27 grudnia, ale wydłużenie terminu nie jest łatwe. Trzeba m.in. udowodnić, że nasze ciasteczka mają krytyczne znaczenie dla użytkowników. Google odrzuca też wszelkie usługi związane z reklamowaniem. Szczegóły znajdziecie na oficjalnej stronie pomocy. Link wrzucimy w opisie lub w komentarzu pod filmem. Sztuczna inteligencja Google jest hipsterem. Poproszę sojowe latte na chudym, niespienionym mleku z bezcukrowym syropem makadamiowym. Platforma Autoritas postanowiła przebadać sposoby działania Search Generative Experience, a wnioski zaskakują. Zwłaszcza jeden. Okazuje się, że zastosowana tam sztuczna inteligencja przy generowaniu odpowiedzi unika cytowania stron, które wyświetlają się na pierwszych pozycjach w wyszukiwarce. Aż 93% linków źródłowych pochodzi spoza top 10 wyników wyszukiwania na tej samej frazie. Czyli im lepiej wypozycjonowana strona, tym mniejsza szansa, że zainteresuje AI. Za duży mainstream. Trzeba sięgać po alternatywne źródła. Trochę hipsteriada. SGE nie jest jeszcze dostępne w Polsce, ale radzimy już zawczasu przygotować się na spore trzęsienie ziemi. Na klawiaturach po raz pierwszy od 30 lat pojawi się nowy klawisz. Microsoft oficjalnie zaprezentował światu przycisk, który ma odpowiadać w ich sprzętach za obsługę asystenta AI. Z pomocy Copilota, bo tak nazwali swojego asystenta, możemy korzystać w pakiecie Office i przeglądarce Edge. Od niedawna jest też dostępny bezpośrednio w systemie Windows 10 i 11. Choć jeszcze nie we wszystkich regionach, ale to tylko kwestia czasu. Wprowadzenie nowego przycisku wskazuje na to, że rola sztucznej inteligencji w produktach Microsoftu będzie już tylko rosła. A skoro mowa o klawiszach, to koniecznie pamiętajcie o wciśnięciu Entera, gdy już napiszecie pod tym odcinkiem jakiś komentarz. Kliknijcie też lajka albo zostawcie suba. Widzimy się za 2 tygodnie. Cześć! A i tak powiedziałam coś źle, ale już... Dobra, jeszcze raz. Nieważne. Kliknijcie też lajka albo... Nie umiem prosić o lajki. Dajcie lajka za to, że tak wymęczyłam ten odcinek. Dobra. Czy będzie mi do twarzy z taką czapką? Maciej, czemu się śmiejesz? Ludzie i tak piszą, że jestem AI.